Poranek Radia Tok FM. 10 minut po godzinie 8. Zwykle w poranku Radia Tok FM o tej godzinie rozpoczynamy godzinę publicystów. A w studiu Róża Thun, europosłanka Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, tak jakby publicystka, tak? Konwencję trochę złamaliśmy, pani poseł, ponieważ wydarzenia piątkowe, nie chcę powiedzieć zmuszają nas, ale uruchomiły lawinę komentarzy. Chciałbym jeszcze chwilę o tym porozmawiać. Była pani na Kolorowej Niepodległej. Prawda? Tak, byłam na Kolorowej Niepodległej. I jak wrażenia, pani poseł? No bardzo miło. Słońce, pogoda, mili ludzie. Gdzieś tam kolorowo. W tle jakaś pałka, jakiś antyfaszysta, faszysta się biją. Możliwe, ale dosyć daleko. Nie widziała pani? Znaczy, nie widziałam, muszę przyznać. Widziałam te dymy, które gdzieś na placu Konstytucji się unosiły, ale na tym odcinku Marszałkowskiej, gdzie była Kolorowa Niepodległa, nie było tego wszystkiego, więc... Co się tam u was działo? Muzyka, bębnie. No cieszenie się z tego, że Polska jest niepodległa. Mnóstwo miłych znajomych. Tak samo spotkałam mnóstwo ludzi z dawnych lat jeszcze, z którymi wyciągaliśmy Polskę, że tak powiem, z komunizmu, z opozycji z lat 70., 80., więc szalenie sympatyczne spotkania, bębnienie, muzyka, rozmowy, dzieci, psy. No naprawdę tam był taki piknik rodzinny, powiedziałabym, jak sobie wyobrażam, w święta narodowe. I tylko gdzie niegdzie mundur policjanta. Ale nie w środku, wie pan, to tam nikt nie zakłócał niczego. Myśmy rzeczywiście, jak się zaczęły tam jakieś dymy unosić nad Placu Konstytucji, to sobie myślałam, dobrze, że tam stoją takie kordony policji. Ja widziałam jeden, dlatego że pewnie te inne zasłaniał ten pierwszy. Bo nas oddzielali od tej całej tam awantury, ale po stronie Marszałkowskiej naprawdę wszystko było w porządku, a poza tym cały czas były takie nawoływania ze sceny. Dziękujemy policji, a proszę się stosować w razie czego, w razie potrzeby do wskazówek policji. Ja żadnych wskazówek nie słyszałam, bo w ogóle nie były potrzebne na tym pikniku pod tytułem Kolorowa Niepodległa. Muzyka zresztą była bardzo dobra z tej sceny i bardzo różna właśnie, bardzo kolorowa. Różna muzyka, niektóra na żywo, niektóra z płyt, więc... Tak, czyli ten obraz takiego zniszczonego Święta Niepodległości, który mamy od piątku, to nijak nie pasuje do pani Święta Niepodległości, nie, no do tego, pani co się, to obchodziła. Do tego, co się działo na Marszałkowskiej, nie pasuje rzeczywiście nijak. Dlatego, że tutaj, no jak mówię właśnie, muzyka, dzieci, psy i bawienie się piłkami. Rozmowy o tym, jak to jest fenomenalne, że udało się nam doprowadzić do tego, że Polska jest naprawdę niepodległa. A wróciłam do domu i zobaczyłam w telewizji, co się równocześnie wyrabiało pod pomnikiem Dmowskiego i kilkadziesiąt pewnie, może kilkaset metrów od tego pikniku na placu Konstytucji, no to wyglądało makabrycznie, tylko że ja tego nie widziałam, bo ja byłam na takim właśnie miłym, rodzinnym pikniku, spotkaniu ze starymi przyjaciółmi i świętowaniu tego, że Polska jest prawdziwie wolna. I zabezpieczała was policja, ale czy tylko policja? Chyba tak. Nie wiem, kto tam jeszcze nie było przybyszów, jak to mówią, zza zachodniej granicy, antyfaszystów z Niemiec, którzy byli gotowi do bójki? Ja nie widziałam ich. No. Może gdzieś byli, ale na pewno nie tam, no na pewno nie tam, gdzie była ta Kolorowa Niepodległa. Tam nie akurat niemiecki bym poznała od innego języka. I chyba spotkałam wszystkich, którzy tam byli, bo spędziłam tam wiele godzin i nie spotkałam żadnych niemieckich bojówkarzy. No jeżeli byli, to się bardzo dobrze ukrywali w każdym razie. No, nie tu, nie po tej stronie, że tak powiem, kordonu policyjnego. Kilkudziesięciu z nich trafiło do aresztu. No wiem, ale oni nie byli, słyszałam o tym, bo czytałam o tym w gazetach, ale nie tutaj. Tutaj tak, nikt nie trafiał z tej rzeczy. No naprawdę sobie to trzeba wyobrazić. No na Marszałkowskiej był piknik pod tytułem Kolorowa Niepodległa, na który przyszłam w okolicach południa i byłam do wieczora i tam było bardzo miło. A to, że wiem, że były jakieś potworne awantury i bijatyki kompletnie haniebne i wstydliwe w innych miejscach w Warszawie, jeden blisko, bo na Placu Konstytucji, no to jest inna bajka. A zatrzymajmy się na moment przy antyfaszystach z Niemiec. Nie mamy potwierdzenia, kto ich zaprosił. Oficjalnie nikt się do tego nie przyznaje. Nie ma żadnego oficjalnego zaproszenia. Przynajmniej ja takiego nie widziałem. A co pani sądzi o w ogóle pomyśle zaproszenia ich do Polski? Ja nie wiem, czy w ogóle ktoś kogoś zaprasza na takie
wydarzenia. No zauważmy, że mamy otwarte granice i każdy może przyjeżdżać, gdzie chce. I kilkadziesiąt osób skrzyknęło się z Niemiec i przyjechało tutaj pan, do Polski robić burdę. Tam są środowiska, które są już skrzyknięte, więc pewnie jak jeden jedzie, to jadą wszyscy. To może być taki instynkt stadny. Znaczy wszyscy nie, tam przypuszczam, że ich jest dużo więcej. Myślę, że dobrze by było czasami jednak się przyjrzeć temu, jak wyglądają burdy w Niemczech. Tam też jest niezwykle sprawna policja, więc natychmiast to rozbraja i ale no widać, jak tam są marsze jakichś właśnie faszystów, nacjonalistów, jak wychodzą ci bojowkarze te antify ichnie, szczególnie w tych miastach we wschodnich Niemczech, przecież to było bardzo widać w Dreźnie, w Lipsku, ale w Berlinie tak samo, oni są cały czas gotowi do walki. To są środowiska, z którymi trzeba bardzo ostrożnie się obchodzić i przypuszczam, że oni są na tyle zorganizowani, że jak jeden się dowiaduje, że jest okazja, żeby pobić jakąś prawicę, to się reszta też łatwo skrzyknie. Tak przypuszczam. Więc myślę, że to bardzo sprawnie się zachowała, że policja się tutaj w Polsce bardzo sprawnie zachowała, że ich zatrzymała przedtem, prawda? Bo z tego, co ja rozumiem, to oni zostali zaaresztowani już około godziny 11 czy 12. Różnie. Różnie, że pani, różne grupki, niektórzy później. Tak. No ale to jest to kilkadziesiąt osób, które najprawdopodobniej, nie wiem kto ich zapraszał, nie mam zielonego pojęcia, ale no, ewidentnie byli w Warszawie. A popiera pani, bo czy kolorowa niepodległa, czy marsz i ta cała manifestacja na Placu Konstytucji, tam po obu stronach pojawiały się osoby z zasłoniętymi twarzami. Jaki jest pani stosunek do tego typu, takiej formy uczestnictwa w marszach, manifestacjach? Nie, no ja nie lubię, bo w ogóle to jest też nieprzyjemne. Ja bym nie chciała być wśród ludzi, którzy mają twarz zasłonięte, bo lubię wiedzieć, z kim jestem, a poza tym lubię być z miłymi ludźmi. Ale była pani w takim środowisku, gdzie na froncie były osoby z zasłoniętymi twarzami. No właśnie, no, jeżeli one stały na froncie, to musiały stać tyłem do nas, przodem do, nie wiem, policjantów czy coś takiego, bo większość z nich i tych bębniarzy i tak dalej nie miało zasłoniętych twarzy. Może kilku młokosysów jakieś szaliki sobie zawiązywało, ale to nie było, naprawdę to nie było środowisko ludzi z zasłoniętymi twarzami. To było mnóstwo ludzi, których tutaj państwo słyszą na tej stacji tak samo. Ja nie generalizuję w ten sposób oczywiście. Tak? Ale ja nie lubię. Ja uważam, że, znaczy w ogóle uważam, że tego nie powinno być. Ja nie wiem, czy zakazy, nakazy to jest dobre słowo, ale jeżeli się gdzieś zbieramy, to się zbieramy w sposób jawny. Właśnie żyjemy w Polsce kolorowej i niepodległej i tę kolorowość pokazujmy nie zasłaniając się. Absolutnie jestem wrogiem wszelkiego zasłaniania się, oczywiście przemocy. Dzisiaj policja tak funkcjonuje, że współdziałamy z nią, jeśli chcemy utrzymać porządek, a nie przeciwko niej, prawda? Ale też jest niezwykle ważne, żeby można było jakoś radość swoją wyrażać w sposób pokojowy na ulicach miast. Więc to jest, jeżeli ja słyszę tutaj, że powinny być zakazy demonstracji w dni świąt narodowych, no może rzeczywiście demonstracji po tych fatalnych doświadczeniach, które mieliśmy ostatnio, nie powinno być. Ale jakoś... To profesor Monika Płatek mówiła to dosyć wyraźnie, jak to powinno zostać rozwiązane, że oceniamy na przestrzeni lat, co się działo i jedna manifestacja, jeżeli nie zmienia trasy swojego przemarszu i koliduje to z inną, nie dostaje po prostu pozwolenia. No to jest coś tutaj z organizacją tak samo najwyraźniej nie działa, ale też trzeba przyznać, że nie wiem, czy to przez to, że ta kolorowa niepodległa i gdzieś ten Marsz Niepodległości, tak zwany Marsz Niepodległości, bo przecież to w ogóle nic wspólnego z żadnym Marszem Niepodległości, według tego, co widziałam w telewizji, przynajmniej nie miało. Ja myślę, że nie stąd się wzięły te burdy, bo to niezależnie od tego, którędy niektórzy ludzie chodzą, to tam zawsze jest burda. Tylko, że no rzeczywiście jest coś takiego w administracji. Tutaj, ja pamiętam niedawno temu na rynku w Krakowie organizowaliśmy takie duży namiot, stoisko informacyjne dotyczące jednolitego rynku w Krakowie i na otwarcie tam przyjechał wicepremier, komisarze, mnóstwo różnych ludzi z Komisji Europejskiej, z parlamentu i takich ludzi, którzy mieszkają w Krakowie po prostu. I tuż obok Korwin-Mikke dostał pozwolenie na ustawienie jakiegoś namiotu, gdzie tam wykrzykiwał straszliwie przez mikrofony, jaka ta Unia Europejska jest zła, beznadziejna i tak dalej, i tak dalej. Nam to wprawdzie nie przeszkadzało, bo to nie docierało do tego namiotu, bo był bardzo dobrze zbudowany, ale sama myśl, prawda, że się dwa takie wydarzenia, jakiegoś krzykacza i bardzo poważne, duże wydarzenie w ramach polskiej prezydencji w Unii Europejskiej ustawia obok siebie, no to jest jakiś błąd administracyjny. Dlaczego? No ma prawo do manifestowania swoich poglądów. Ma, tylko
dlaczego dawać pozwolenia jedno 10 metrów od drugiego, prawda? Więc tutaj się zgadzam z tym, co mówi pani Monika Płatek, że może trzeba po prostu w różnych miejscach troszkę rozdzielać. Tak, ale jeżeli istnieje groźba jakiejś naruszenia cielesności, na przykład godności. Tak, ale też po co się zagłuszać, prawda? My po to się organizuje wydarzenia takie, żeby, no tak jak właśnie na przykład kolorowa niepodległa, która z tego zresztą, co czytam w prasie, to otrzymała pozwolenie wcześniej, żeby jej tam nikt nie zagłuszał, prawda? Czy żeby jej nikt nie przeszkadzał, żebyśmy mogli wyrazić, niech ludzie mają możliwość wyrażenia radości z tego, że żyją we wspaniale funkcjonującym i coraz lepiej funkcjonującym państwie wewnątrz Unii Europejskiej. Róża Tuna, europosłanka Platformy Obywatelskiej, i gdyby nie telewizja, nie wiedziałaby o tym, co się działo obok, bo był spokój i cisza. Nie, głośna muzyka i tak, bębniące bębny i dobrze raperzy, więc... Cisza w tym pozytywnym dźwięku. Dziękuję bardzo. Róża Tuna, europosłanka Platformy, dziękuję czas na informacje. Bardzo.